Jest Silesia, dalej będziemy mogli walczyć i tym dłużej, tym więcej tego rada mamy antypromiennowego. Ej, nie, nagraj jeszcze raz, bo mi się pomyliło. Nie, nie. Ej, nie, to zawsze od początku, dobra? Bo mi się pierdolę. To jeszcze raz. Dobra. Na czym będzie polegała? Akcja będzie cała polegała na tym, że mamy zdobyć jak najwięcej tyberium. Z czego lejecie? Ej, chodź tu. Ale chcemy niektóre mecze też wygrać na wyjeździe. Przedstaw się. Zdzisław Machowski, trener Ostrowa. To tam dosyć kasy. Kasper Smektała, trener Stali. Nie możemy reklamować aż tak. Od 15 roku życia zacząłem pić w... Nie reklamujemy. Zacząłem pić piwo W. Bardzo dobre piwo. Skoro pijesz od 15 roku życia, masz na pewno duży bagaż doświadczeń. Powiedz wszystkim widzom, co zrobiłeś najbardziej odjazdowego właśnie pod wpływem. Wróciłem z imprezy w stanie alkoholowym i powiedziałem małżonce, że jestem po... że mam chorobę lokomocyjną. I uwierzyła. Po czym się zżygałem do miski. Mam od pisaka taki czarny kawałek i chciałem go jakoś zjeść. Jak wiele pieniędzy pochłonęła ta inwestycja? W sumie oczywiście założenia były inne, ale strasznie podrożał materiał. Dlatego ona przewyższyła nasze oczekiwania, dlatego jest też są dwa krzesła, a nie cztery. Myślę, że kiedyś może znajdziemy sponsora, staną dwa następne krzesła, a jedna z tych, które jest stoi naprzeciwko burmistrza, jest sponsorowane przez BZWBK Ostrów. Nadal nie wiem, ile pochłonęła ta inwestycja? Około 50 tysięcy złotych.